Od Calgary jest 110 km do Banff, najbardziej sławnego kanadyjskiego narodowego parku, utworzonego już w roku 1885 jako drugi po Yellowstone narodowy park na amerykańskim kontynencie, a historycznie jako trzeci na całym świecie. Park ten obejmuje obszar 6640 km2 kanadyjskich gór skalistych pokrytych gęstym, iglastym lasem z licznymi szczytami gór dochodzących do 4000 metrów wysokości oraz szeregiem malowniczych lodowców i turkusowych jezior. Park Narodowy Banff jest jednym z największych atrakcji turystycznych prowincji Alberty, a także Kanady. I wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest odwiedzany przez ponad 5 milionów turystów rocznie. Większość odwiedzających park turystów zatrzymuje się w widocznym tu miasteczku Banff, położonym na terenie Narodowego Parku, które służy wygodnymi pensjonatami, licznymi zakładami gastronomicznymi i jako center informacji turystycznej i zaprowiantowania dla rzeszy turystów odwiedzających Narodowy Park Banff, a także jako baza wypadowa dla zwiedzania bardziej odległych i dzikich terenów parku. Z ciągłym wzrostem światowej turystyki i sławy piękna kanadyjskich gór skalistych, miasteczko to mogłoby już od kilkunastu lat podwoić liczbę swoich mieszkańców. Niemniej, dla zachowania ekologicznej równowagi tego Narodowego Rezerwatu Przyrody, ilość komercyjnych zakładów i prywatnej rezydencji w Banff jest ściśle kontrolowana przez kanadyjski rząd federalny i ograniczona maksymalnie do obsługi 10 tysięcy mieszkańców i visitors dziennie. Poza urokliwym pięknem górskich krajobrazów i atrakcyjnym miasteczkiem, ten Narodowy Park Kanady znany jest jeszcze z dwóch sławnych hoteli. Banff Spring Hotel i Chateau Lake Louise, wzniesionych tu po dotarciu Trans-Canada linii kolejowej w te okolice. W widocznym tu hotelu Chateau Lake Louise, wybudowanym nad pięknym jeziorem Lake Louise, tak nazwanym od imienia córki angielskiej królowej Wiktorii Louise, w latach 30. i 40. XX wieku w tym hotelu lubił przebywać król Edward VIII po ustąpieniu z tronu. Później w hotelu tym gościła obecna królowa Anglii, Elżbieta II i wiele innych sławnych koronowanych głów. Niemniej w demokratycznym wieku XXI nie trzeba być arystokratą ani też milionerem, by móc podziwiać piękno tego jeziora z malowniczym Wiktoria lodowcem sięgającym chmur. Wystarczy przybyć po ten hotel i z przybrzeżnej promenady czy tarasu można oglądać te same unikalne krajobrazy jezior i gór, za które bogaci rezydujący w tym luksusowym chateau płacą tysiące. Od Chateau Lake Louise przejeżdżamy do odległego o parę kilometrów Banff Spring Hotel,
położonego na zboczu pasma gór Nokłej u brzegów szybko tu płynącej rzeki Bow. Olbrzymi ten hotel, wybudowany obok gorących źródeł w stylu szkockiego zamku, należy do kanadyjskich Pacific Railways i od lat szeroko reklamowany we wszystkich kanadyjskich dyplomatycznych placówkach, włącznie z pięknymi ilustracjami Narodowego Parku Banff, jest zawsze pełen zamożnych turystów z całego świata. I co zadziwiające, że ten już teraz nie tak luksusowy hotel utrzymuje swoją popularność wśród międzynarodowej klienteli od ponad 100 lat. Sekretem sukcesu podobno jest prosta maksyma. Zapisana tu na wzniesionym obok hotelowych pensjonatów w pomniku pierwszego dyrektora tego zakładu, Sir William Cornelius Van Horn. Jeżeli nie możesz eksportować tych malowniczych gór, importuj turystów tutaj. Następnym naszym obiektem zainteresowania jest pobliska Sulphur Mountain, gdzie po zarokliwym pięknem zamglonych na horyzoncie pasmem gór Palliser w popularnym schronisku za opłatą paru dolarów możemy zażyć kąpieli w basenie wypełnionym wodą z lokalnych gorących źródeł siarkowych lub też pojechać kolejką linową na szczyt Sulphur Mountain, by zobaczyć panoramę całej okolicy. Z wysokości 2500 metrów.
powrotem na dole pozostawiamy popularną wśród turystów Sulphur Mountain i w poszukiwaniu bardziej odludnych, mniej odwiedzanych okolic tego wspaniałego narodowego parku przejeżdżamy do kilkanaście kilometrów odległej od miasteczka Banff Valley of Ten Peaks, czyli Doliny 10 Wzgórz, gdzie pozostawiając auto górskim szlakiem kontynuujemy naszą wędrówkę pieszo do jeszcze jakieś 2 kilometry odległego jeziora Moraine Lake. Nasza kamienista ścieżka prowadzi między zwałami opadłych skał oznaczonych ostrzeżeniami uważać na rock slide, czyli groźbę kamiennych lawin, co nam przypomina, że w naturze, podobnie jak w naszym życiu, nic nie trwa wiecznie. I nawet te wspaniałe granitowe górskie szczyty podlegają stopniowej erozji i zniszczeniu. Widok na Moraine Lake i otaczających jezioro gór osnutych lekką mgłą okazuje się warty naszego tu przybycia. I oczarowani tym, co widzimy, przysiadamy się na kamieniach i przez dłuższą chwilę podziwiamy go w milczeniu. Nasyceni urokliwym widokiem Moraine Lake kontynuujemy na spacer malowniczą dróżką biegnącą obok jeziora. Nasze poczucie piękna i kompletnego relaksu na łonie natury parę minut później trochę zakłóca tablica z ostrzeżeniem o niebezpieczeństwie niedźwiedzi pojawiających się w okolicy. Ale zamiast niedźwiedzia chwilę potem natrafiamy na górskiego chomika, skubiącego kępek trawy. I żartujemy, że to musi być ten niebezpieczny niedźwiedź, przed którym ostrzegała nas tablica. Niemniej, kilkadziesiąt kroków dalej zaobserwujemy czarnego niedźwiedzia. Chwila paniki. I przez moment gotowi jesteśmy wskoczyć do jeziora, by ratować się przed tą dziką bestią. Lecz niedźwiadek, zajęty objadaniem jagód na krzakach, nas zupełnie ignoruje i pozwala nam się spokojnie oddalić. A mnie i mojej odważnej córce nawet uchwycić tą naszą przygodę z groźnym niedźwiadkiem na kamery. Parę setek metrów dalej niebezpieczna ścieżka nad jeziorem doprowadza nas do Moraine Lake Lodge i cywilizacji.